każda edycja, niezależnie gdzie jesteśmy na Śląsku, no to jak widać, no ludzi nie brakuje. Powiedz nam, na czym to polega? Mamy trzy kategorie wiekowe, Krasnal, Pirat i Ninja, no i tak naprawdę uczestnicy w różnym wieku, w różnych kategoriach wiekowych mogą pokonać trasę, gdzie mamy różne przeszkody, każda kategoria wiekowa ma trochę większy dystans, no i kilka innych trudniejszych przeszkód, no i tak jak nasze motto brzmi, zmieszaj swoje dziecko z błotem, na końcu każda tak naprawdę grupa będzie taplała się w basenie z błotem, więc zabawa gwarantowana. Jak się biegło, jak wrażenia? Ciężko. A oprócz ciężko? Dużo było przeszkód. Jaka była najtrudniejsza? W błocie. Dlaczego? Bo trzeba było przejść przez błoto, a te błoto było mokre. Znalazłam na internecie informację o biegu i oczywiście córka wysportowana, więc pomyślałam, żeby wystąpiła. Córka trenuje gimnastykę, także stąd ta forma. Jak się biegło, jak wrażenia? Bardzo dobrze. Kolka mnie w połowie złapała. A powiedz, co było najtrudniejsze na tym torze? Te wszystkie te dmuchańce. A jak to się stało, że wziąłeś udział w tym biegu? Tata mnie zapisał. A czy lubisz się tak czasem ubłocić właśnie? Tak, kocham. Wcześniej też taki biega startowałem, a teraz synów. Młodszy też startował, wygrał swoją konkurencję wiekową, także i na duma. Mi się biegło super, bo byłem pierwszy na mecie. I się też ubrudziłem trochę. Żeby wziąć udział, zapisać swoje dziecko, no to tak naprawdę wystarczy wejść na naszą stronę internetową. Tam są prowadzone zapisy na każde miasto. Możemy wybrać sobie tak naprawdę kategorię wiekową, możemy zapisać się drużyną, zespołem, nadać im nazwę. No i tak naprawdę przyjść już na miejsce, odebrać opaskę startową, no i świetnie się bawić. Na razie to jest nasza bodajże trzecia edycja w tym roku, w tym sezonie. No i na Śląsku jak zawsze dopisała ilość osób, także cieszymy się. Jeździmy tak naprawdę po całej Polsce, już byliśmy w Rzeszowie, byliśmy w Krakowie, teraz jesteśmy na Śląsku, jesteśmy w Chorzowie. Natomiast będziemy też w Poznaniu, będziemy we Wrocławiu, czyli w mieście, z którego pochodzimy. Będziemy nad morzem, także tak naprawdę wszędzie.